Cześć, niestety dzisiaj muszę wam dograć dźwięk tutaj osobno, bo wieje tak mocno, że wszystko było zagłuszone na filmie, który nagrywałem wokół auta. Dzisiaj mamy kolejne Audi, tym razem A3 8P, 2005 rocznik z waszym ulubionym silnikiem 1.6 MPI, 8-zaworówka, 102 konie. Silnik jest lubiany przez klientów, a także przez mechaników, bo jest prosty w naprawach. Jest tam też do niego łatwy dostęp. Nie trzeba wyciągać pół samochodu, żeby coś wymienić. Co też dobrze znosi instalację LPG, więc przy tych cenach benzyny na pewno klienci to docenią lub założą sobie gaz. Tak samo części też nie są drogie. Tak jak widzicie, wyposażenie standardowe, alufelgi, nie ma jakichś wodotrysków. Resztę wam opowiem wewnątrz pojazdu. Ale auto jest ogólnie ładnie utrzymane. Nie ma na nim korozji, nie jest jakoś poobijane, lampy nie są zmatowiałe. Tutaj jeszcze będę za chwilę wam robił zbliżenia na opony i tarcze, ponieważ tarcze są po serwisie, są 4 sztuki świeżych tarcz. Opony Nokia są ładne, myślę, że tak mają około 7 mm, więc jeszcze klientowi, który kupi ten pojazd, spokojnie posłuży. No i oczywiście auto jest w bardzo funkcjonalnej wersji 5-drzwiowej. No te 5-drzwiówki mają wyższą cenę, ale nie oszukujmy się. Już się odchodzi od 3-drzwiowych samochodów, bo nawet jak gdy chcemy wrzucić dziecko na tylnią kanapę, jest to dużo wygodniejsze. No i wracamy do wnętrza pojazdu. Spójrzcie sobie tutaj na kierownicę. Praktycznie nie ma żadnych śladów zużycia. Cała ta faktura jest na niej oryginalna. Nigdzie nie jest starta. Tak samo jak tutaj na lewarku od zmiany biegów, nic też nie jest powycierane, nie jest gładkie. Widać, że to auto ma po prostu swój oryginalny przebieg. Tak samo jak te przyciski, które lubiły się też ścierać, bo są gumowane jeszcze w tym roczniku pojazdu, też są bardzo ładne. Włączę wam na chwilę zapon, pokażę przebieg. Tak jak wspominałem, 188 tysięcy. Przy tym roczniku 2005 jest to naprawdę znikomy przebieg. Pokażę wam tutaj jeszcze konsolę. Deskę rozdzielczą, drugi boczek drugiego fotela, drugi fotel. No oczywiście też przygotowałem sobie tą książkę serwisową, o której wspominałem. Tutaj macie jakieś dwa wcześniejsze przebiegi, ktoś go serwisował w Fordzie. Rocznie wychodzi tutaj, miał przejechane 20 tysięcy, a w 18 roku ktoś zrobił tylko 15. Tu macie potwierdzenie z tego właśnie przebiegu i z tego serwisu. Następne wezwanie ma przy 201 tysiącach. Pokażę wam jeszcze tutaj ten boczek. Te przyciski są naprawdę w dobrym stanie, jak na oryginały, te gumowane. Nie są zjechane, bo często tu jest dużo aut wymienione na przyciski chińskie, które są po prostu z czarnego tworzywa i się nie ścierają. No co by było na tyle. No jeszcze ewentualnie boczek mojego kierowcy, ale to będziecie widzieli na reszcie zdjęć. To by było na tyle. Jeżeli szukacie takiego auta, wbijajcie na mavkar.automoto.pl lub też odwiedzajcie mojego Instagrama Mavkar Auta. Tam też na pewno znajdziecie auta, które nie są czasami wystawione na automoto. Trzymajcie się, hej!